A ja witam Cię na kanale II I English. Ja jestem Michał. To są tłumaczenia i transformacje. Jesteśmy na poziomie drugim. Robimy sobie zadania kumulatywne. Dzisiaj sobie zrobimy przykład numer 53 coś, co pozwoli nam powtórzyć struktury, które opanowaliśmy dotąd. Ten poziom drugi zadań skumulowanych, on i tak zawiera wszystkie poprzednie poziomy. Które wcześniej mieliśmy zrobione, dlatego nie będę Ci przypominał wszystkich tłumaczeń, wszystkich struktur, wszystkich możliwych do zastosowania parafraz, które masz tutaj do zrobienia na, na tym kanale. Nie będę Ci też przypominał o tym, jak ważne jest to, że musisz powtarzać, czyli musisz dokonywać powtórzeń na każdym, na każdym poziomie, za każdym razem, gdy widzisz, że masz jakąś niedoskonałość. Gdy czujesz, że nie wykonujesz tego zadania z pamięci bez problemu, jeśli któryś przykład jest dla ciebie niejasny od początku, gdy go pierwszy raz widzisz, to być może znaczy, że powinieneś albo powinnaś spróbować sobie zrobić zadanie z innego poziomu, z troszkę niższego poziomu, ponieważ nam chodzi o to, by ugruntować sobie wiedzę, ugruntować sobie te struktury, wszystkie po to by one zapisały się w naszej pamięci trwałej po to żebyśmy mogli wykorzystywać je później w przyszłości żeby one nam potem przyszły na myśl gdy chcemy zastosować je do wyrażenia innej sprawy w podobny sposób rozumiesz po to właśnie służy peryfraza po to by nauczyć cię dostosowywać się do sytuacji i mówić przy pomocy na przykład bardzo bardzo prostych struktur w różnych sytuacjach życiowych w takich które spotykają cię na co dzień i w ten sposób właśnie możesz Twój angielski zmienić w coś, co ja nazywam właśnie bullet proof, czyli ty po prostu nie boisz się niczego, ponieważ zawsze, gdy zostaje ci zadane jakieś pytanie, albo gdy znajdujesz się w sytuacji, w której musisz coś powiedzieć, to Ty wiesz, co masz mówić, to Ty masz przygotowaną odpowiedź, jesteś po prostu niezniszczalny, nie ma takiej możliwości, że. Nie rozumiesz, co masz powiedzieć, ponieważ masz opanowany cały poziom podstawowy. Ja w swoim kursie przygotowuję Cię do tego, by w te 300 słów za, yy, pojąć wszystko, co jest Ci potrzebne do tego, by opanować angielski na poziomie podstawowym. Więc to jest moja zachęta dla Ciebie po to, żebyś kliknął w opis pod tym filmem i zobaczył sobie, na przykład, grupę na Facebooku, na której udostępniam bardzo fajne materiały. Na której również znajdziesz linki do tego kursu. To jest fajne, ale są też różne inne sposoby na to, by polepszyć swój język angielski. Jeśli chcesz sobie przejrzeć linki pod tym filmem, to gorąco Ci polecam, żeby zobaczyć, w jaki sposób nauczyć się w krótkim czasie języka angielskiego. Zobacz sobie, a my teraz przechodzimy sobie już do zadania numer 50. 4 z tego co sobie przypominam. Zadanie 54. E, przykład pierwszy e, there's a big prize for the best player. Tak? E, jest, no tam gdzieś jest. E, big prize, duża nagroda. A prize nagroda, tak big. E, przymiotnik, który op, op, opisuje tę nagrodę. A big, prize, duża nagroda, a big prize. For the best player, for, for the player, for, for the player who is the best, for the best player, right? E, więc dla najlepszego e, gracza, e, player, gracz, e, play to mm, grać, no a player to mm, tak jakby. No, no gracz, no w języku polskim powiemy gracz, tak? Jakby było futbol i byłoby futboler, to w języku polskim byłby futbolista, tak? A jakby był garden, na przykład ogrodnik, to potem byłby gardener, czyli, no, ogrodnik, eee, gardener, tak? Czyli w ten sposób można stworzyć jakby zawód lub profesję od tego rzeczownika, do którego ten rzeczownik się Odnosi, więc super prosty sposób na tworzenie, tak jakby zawodów, nie tylko jakby zawodów, ale może również hobby i profesji i wielu i innych. Ok, więc to jest zdanie wyjściowe. Zobaczmy, jak ma wyglądać zdanie transformacyjne. If you are the best player, jeśli ty jesteś najlepszym graczem, ty dużą nagrodę. No, super, super łatwe. Fakt. Więc there's a big prize. Tam jest. Duża nagroda dla najlepszego gracza, więc jeśli ty jesteś najlepszym graczem, no to dostaniesz nagrodę. Dużą nagrodę. A big prize. No to jak to będzie, że dostaniesz? You get a big prize? Tak, tak powiesz? You get a big prize? No, w pewnym sensie to jest też dobrze, no bo y, tak usłyszysz w serialach amerykańskich, chociaż y, y, w pewnym sensie też mo mogłoby by być dobrze, bo zdanie zbudowane w taki sposób to jest y, przykład y, zdania y, zerowarunkowego, czyli takiego warunku, który zachodzi zawsze, ponieważ jest to naturalna, naturalny rezultat, naturalna konsekwencja tego, co się tak jakby ma stać, więc jak bierzesz udział w konkurencji, no to wiadomo, że ktoś tam wygra. No prawdopodobnie możesz to być ty również, więc tak zakładasz, że jeśli jesteś graczem, to dostaniesz jakąś tam nagrodę, może pocieszenia, medal, a jeśli jesteś the best player, no to na pewno dostaniesz nagrodę, a w tym przypadku wiemy, że jest duża nagroda, więc jest duża nagroda. No i ten najlepszy, no, jakby, no. Wiemy, że ten, to jak, jakby ktoś zaproponował nam, że event jakiś jest, że się wydarzy jakaś, yy, yy, jakiś konkurs w naszej miejscowości, no i tam będzie ta duża nagroda, więc to się tak jakby raz wydarzy. A to zdanie w takiej formule, że if you are the best player, you get a big prize, to ono by się odnosiło do wszystkich istniejących konkursów na świecie, lub yy, w tym kontekście do wszystkich istniejących konkursów w Twojej miejscowości. W której ty się tam, w której żyjesz, to za każdym razem byłaby to dużo, duża nagroda w tej, w tej twojej miejscowości. No, to, troszkę to dziwne, bo to zdanie jest takie zbyt generalne. Ono się odnosi do ono stwarza tutaj taki warunek, w którym zawsze, gdy jesteś dobrym, graczem, to dużą nagrodę dostaniesz. A tutaj nam nie, nie chodzi o to, że o, to, o tą dużą nagrodę, tylko o to, że ty ją dostaniesz, że ty, że ty ją albo na pewno dostaniesz, albo prawdopodobnie ją dostaniesz, tak? Więc y, albo y, jak wyrazić prawdopodobieństwo, a jak wyrazić pewność. <laughs> ja myślę, że y, to są te podstawowe czasowniki modalne, które my sobie robimy już od poziomu pierwszego chyba, tam zaczęliśmy czasownik can, tak, i wiemy, że po can postępuje infinitive, czyli czasownik z, z odciętym tu i powstaje właśnie struktura z czasownikiem modalnym, czyli możemy can get, tak, możesz dostać taką nagrodę. So, if you are the best player, you can get a big prize. You can, you can get a big prize. Tak? No i oczywiście, jeśli jesteś tym najlepszym, no to, no to you will win. You will win. Or you will get. Tak. W takim razie will. Tutaj nam konstytuuje to, że to na pewno się wydarzy, i właściwie jest dużo lepsze ni ni niż to Ken. Ja bym powiedział, że will get, ponieważ jeśli jesteś najlepszym piłkarzem, czy tam jesteś najlepszym graczem, no to na pewno dostaniesz tę nagrodę. No a założenie ze zdania wyjściowego jest takie, że dla najlepszego gracza jest duża nagroda. Więc e, której z tych możesz sobie wybrać? There's a prize for the best player. There's a big prize for the best player. If you are the best player, you will get a big prize. You will win a big prize. Tick. Pięknie. Możemy sobie przejść do przykładu drugiego. Uh, I'm new at this school. Nowy jestem w tej szkole. Uh, I'm new at this school and I don't know anybody. Uh, nie znam nikogo. Taki. Okreśnik ilości wykluczający, tak? M mamy much, many, some, any, a, an, one, some, none. Y no i potem y połączenia tych z thing i z body. Anything, anybody, something, somebody. Y no one, nobody, nothing, anything. Jest ich mnóstwo, tak? Bardzo łatwo sobie jest je wyobrazić. Myślę, że z tym też nie masz problemu, więc to jest no, nikt, anybody, tak? I don't, nie znam, no to tutaj nikogo byśmy przetłumaczyli na język polski, tak? Jestem nowy w tej szkole i nie znam, I don't know, nie znam nikogo w mojej klasie, I don't know anybody in my class, tak? No więc zdanie transformacyjne jest I'm new at this school, And I know, aha, czyli zmiana y, po prostu znaku, y, czy ze zdania pozytywnego, y, przepraszam, ze zdania negatywnego na pozytywny. I don't know anybody, więc nie znam nikogo. I don't know anybody, tutaj tak, tak jakbyśmy moglibyśmy zaobserwować to podwójne zaprzeczenie w pewnym sensie. I don't know anybody, I know... No to skoro nie znam nikogo, no to mój kolega z Niemiec powiedział: Skoro nie znam nikogo, to znam wszystkich, tak? No, tak to nie działa w, w języku polskim i ani też w tym przykładzie nie byłoby stosowne, więc jestem nowy w tej szkole i znam no, nikogo, nie żadnego kogoś, tylko nikogo. I know. I know. Znasz odpowiedź? I know. Nobody. I know nobody in my class? Może byłoby dobrze, ale ja bym tak nie napisał. I know nobody. Nie, a ja bym powiedział, że nie znam nikogo. I know no one. I know no one. I know no one in my class. Uh, a może I know nobody? Oh. I know no nobody I know nobody nobody together I know nobody I know nobody in my class I know nobody in my class I know nobody myślę, że jest najlepsze tutaj nic innego bym tutaj nie wymyślił chyba że ty masz jakąś propozycję no to e, bardzo proszę na, napisz w komentarzu e, chociaż e, no myślę że możemy sobie zakończyć ten przykład e, I'm new at this school and I don't know anybody in my class I'm new at this school and I know nobody in this class and I know no one take tutaj e, po, podejrzewam że Spostrzeżesz w tabeli o, o, odpowiedzi, że no one jest z hyphenem, z taką deseczką, z takim myślniczkiem. Ja nie wiem, czy ja nie wiem, czy autor miał dokładnie to na myśli. Są so, number three numer 3. What time? Kiedy? What time was your lunch yesterday? Kiedy był twój lunch wczoraj? No to bardzo proste. Kiedy tak jakbyśmy powiedzieli po prostu kiedy miałeś lunch, right? What time was your lunch yesterday? What time did you, did yesterday? O super bardzo łatwe zdanie tutaj na pewno nie ma żadnych żadnych kłopotów. What time was? Czyli być lunch, więc tutaj did. No to did co? Did be? No nie, no nie did be, tylko did have, tak? Zmiana z być lunch na, na mieć lunch, bo nie, nie, ma, nie mamy was be ani were be, tylko was i were. A w przypadku czasownika akcji, czyli nie czasownika podstawowego, takim jakim jest be, mamy operator do, no i Tutaj mamy have lunch prawdopodobnie, nie? bo nie, kiedy miałeś lunch, no, skoro mamy tutaj dany ten przedrostek, did, tak jakby w tym zdaniu operatorem jest czasownik be, a w tym zdaniu operatorem jest czasownik did. Więc po tym może wystąpić be doing albo be going, albo zostanie samo be albo was doing, was going, albo were going, obojętnie, więc zostanie samo, samo be, tak? A, no, a tutaj nie ma żadnej formy continuous, więc to jest samo bycie lunchu, no to jest tak, być lunchem, no być lunch na stole. A tutaj what time did, no to prawdopodobnie, tutaj your, your lunch, when was your lunch, więc prawdopodobnie kiedy ty miałeś lunch, prawda? What time, no wiesz jak skonstruować pytanie, przecież What time did you No i co? Did had, did have What time did you have Bo już na did masz ten uh, czas przeszły, tak? What time did you have lunch yesterday? No, bardzo prosty przykład. Nie wiem co tutaj uh, co tutaj tłumaczyć. Nic nie będę tutaj tłumaczył. Dam tak po prostu. What time was your lunch yesterday? What time did you have lunch yesterday? Take bardzo, bardzo prosty przykład. Przejdziemy sobie do czwórki. zgoda Sally meets her friends. Sally spotyka, regularnie się to wydarza, Sally meets her friends every Saturday evening, każdego sobotniego wieczoru. Sally spotyka swoich przyjaciół każdego sobotniego wieczoru. Mam wrażenie, że mieliśmy już taki przykład, w którymś z poprzednich przykładów na początku arkuszu. No, ale zróbmy sobie zdanie transformacyjne. Sally <laughs> Meets Her Friends on Saturday Evening. Czyli Sally Meets Her Friends every Saturday Evening. Sally Always, czy nie? Sally spotyka swych przyjaciół każdej, każdego sobotniego wieczoru. Aha. Każdy sobotni wieczór Sally jest z nimi. Zgoda. Eh, Sally mm -hmm, meets her friends on Saturday evening. Eh, Sally always. Exactly. Sally always. Always. Sally always. Czy mogę dać coś innego tutaj? No, co bym mógł tutaj dać? Nie wiem. Sally, in any case. Ale. Y ale no to chyba nie jest to, co autor nas prosi. Ale gdybyś miała na przykład jakąś sugestię, jak mogłoby być coś zamiast takiego, co ja tutaj wymyśliłem, co jakby wykracza zupełnie poza ramy nadane przez, przez autora, ponieważ on oczekuje nam tutaj always, ale to jest tak, jakby troszkę inna transformacja. Więc jeśli ty masz też pomysł na jakąś inną transformację pod jakimś przykładem, no to się nie wahaj i napisz w komentarzu. To yy, wali jak w dym. Yy, więc yy, Sally always meets her friends on Saturday evening. Myślę, że możemy sobie to yy, yy, zakończyć. Sally meets her friends every Saturday evening. Sally always meets her friends on Saturday evening. Take. Thank you. I możemy sobie zrobić. E, przykład piąty, e, bo wydaje mi się, że tutaj nie, nie ma żadnych, e, ża, e, żadnych tajemnic. Sally, e, Sally meet, meet to znaczy spotykać, Sally meets, e, Sally spotyka, she meets, she doesn't meet, tutaj Sally always meets her friends. E, dobrze. Pięć. E, 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 do you remember that uh, our train to Birmingham... Leaves at 3 on Friday. Aha. Czy pamiętasz, że? Do you remember? Czy ty pamiętasz, że? That. That, że. Do you remember that. A widzisz w polskim jest przecinek, a tutaj nie ma. Do you remember that our brain. Our, do you remember that our train to Birmingham leaves at 3 on Friday? Czy pamiętasz? że nasz pociąg do Birmingham odjeżdża o trzeciej w piątek. Czy ty pamiętasz, że on odjeżdża o trzeciej w piątek, że pociąg do Birmingham odjeżdża do, o trzeciej w piątek? Mhm. Do you remember that we are Birmingham at 3 on Friday? Oho, oh, myślę, że tutaj lista mogła być bardzo, bardzo długa, tak? Do you remember Do you remember what are. Do you remember that we are going. Uh, heading. Uh, traveling. Uh, we are. We are. Uh, aha. I'll this wszystko dobrze. We are going. Traveling. Heading. No nie, we are going, heading, we are travelling, tutaj brakuje, we are travelling to, wszędzie jest to, travelling to, tak, uh, going to, a może zrobię to w taki sposób, żeby na pewno nie było, Go, uh, to going to, uh, going to, heading to, travelling to, uh, towards, Kierunku, heading towards. No tak, tak wiadomo, że to nie jest to, co autor chce, prawda? Bo tak naprawdę to tylko to jest to, co autor jest zainteresowany. We are going to, czyli ta struktura nie going to zamiaru, tylko po prostu wyrażenia, zdarzenia, które wydarzy się w przyszłości, ponieważ jest w planie. No, czy pamiętasz, że tam w planie ten pociąg jest taki, czyli my, my to już mamy zaplanowane, tak jak y Twoja wizyta albo moja wizyta u mojej babci, tak? I'm going to my grandma on the weekend i jadę do babci w weekend, czyli przyszłość w czasie teraźniejszym, ciągłym, tak jak właśnie tutaj. Do you remember that we are going to Birmingham y at 3 y on Friday? Tak? No spytasz się mnie, czy na przykład. Czy może być? Do you remember that we are going to go to Birmingham at 3? Oczywiście, że może być. Ja myślę, że może być. Czy autor na to pozwoli? Yy, nie wiem, czy jest w Arkuszu odpowiedzi, ale cztery słówka i, i, i pasuje, no ale czy to jest do, dokładnie to. Yy, yy, going to go jest wyrazem jakiegoś zamiaru, tak? Wie, więc jest to zamiar pójścia. Natomiast zdanie wyjściowe, ono nam wskazuje, że to już jest klepnięte, że tak jakby walizki są już spakowane i my tam jedziemy, bo to jest w naszym planie. Więc to jest jak to nie, że my to zamierzamy zrobić, tylko my to zrobimy na pewno, ponieważ już mamy to zaaranżowane. Tam czekają na nas w Birmingham z obiadem na przykład. Więc nie zamierzamy, tylko no, jedziemy, jedziemy tak. Jedziemy w piątek. No więc pamiętasz, remember, pamiętać. Tu na pewno wiesz, że pamiętasz, że remember znaczy pamiętać. No a jeśli chcesz dać jakiś przykład, który mógłby się znaleźć tutaj, pod spodem, bo tutaj mogłyby być równie dobrze, wszystkie te, które ja tutaj wcześniej dałem, prawda? I wszystkie te, które ty, ty na przykład chciałbyś albo chciałabyś tutaj umieścić, to daj w komentarzu. O ile nie robisz sobie tego na swojej kartce, którą masz wydrukowaną przed sobą, wszystkie linki masz w opisie tego filmu. Gorąco ci polecam je odwiedzić, bo możesz znaleźć tam naprawdę złoto. Aha, już na pewno bardzo dobre zniżki na wszystko to, co jest dostępne pod moim logo. Więc pozdrawiam cię serdecznie i zachęcam do odwiedzenia, tłumaczenia i transformacji kolejnego dnia, czyli już jutro na kanale w którym robimy sobie parafrazy zdaniowe, który uczy Cię języka a angielskiego, który powoli przesuwa Cię w kierunku a angielskiego, który będziesz mógł się pochwalić przyjaciołom, rodzinie i wszystkim wkoło. Pozdrawiam Cię i do zobaczenia. Na razie.